roku 2024 zaczęło się dziać jedno z najstarszych i najświętszych wydarzeń, które zapoczątkowało serię niepokojących zdarzeń. Mieszkańcy i turyści byli zaskoczeni grzmiącymi i niewytłumaczalnymi dźwiękami, które odbijały się echem po niebie, odbijając się echem na starożytnych ulicach i kamiennych ścianach zabytków. Dźwięki te, określane jako metaliczne krzyki i nieziemskie jęki, szybko stały się epicentrum gorących debat na temat możliwych czasów ostatecznych. Pomysł, że zbliżamy się do czasów ostatecznych, nie jest tylko teorią spiskową, ale prawdziwym problemem, który każe nam zachować czujność. Pojęcie apokalipsy jest intrygujące i niepokojące, wymagające głębokiej refleksji nad jej potencjalnymi konsekwencjami. Ignorowanie sygnałów mogących wskazywać na zbliżającą się katastrofę to luksus, na który nie możemy sobie pozwolić. Znaki te mogą być już obecne w naszym codziennym życiu, objawiając się w subtelny, ale znaczący sposób. Szukanie znaków końca świata często powoduje, że patrzymy w przyszłość z poczuciem rozpaczy i pilnie oczekujemy katastrofy, która potwierdzi nasze najgorsze zmartwienia. Jednak prawdziwy problem może nie leżeć w tym, czego oczekujemy, ale w tym, co już dzieje się wokół nas. Środowisko, w którym żyjemy, może zawierać zwiastuny katastrofy, a ignorowanie tych sygnałów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Biorąc pod uwagę ten punkt widzenia, konieczna staje się dbałość o szczegóły i krytyczna analiza współczesnych wydarzeń. Musimy uważnie zadawać pytania i obserwować, aby zidentyfikować możliwe objawy, które mogą nie być oczywiste na pierwszy rzut oka, ale których dokładne zbadanie może ujawnić niepokojące wyniki. Prawda o naszej obecnej sytuacji skłania nas do pytania, czy rzeczywiście zwracamy uwagę na otaczające nas znaki objawienia, a jeśli te znaki już są obecne, to co nam mówią o przyszłości, na którą czekamy. Na przestrzeni historii obserwowaliśmy niezliczone oznaki wojen i konfliktów, klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych, a wiele z nich odzwierciedla ostrzeżenia zawarte w Piśmie Świętym. W szczególności jedno wydarzenie, które wyróżniało się intensywnością, miało miejsce na Filipinach w 2023 roku, kiedy huragan spustoszył kraj na niespotykaną dotąd skalę, powodując chaos i zniszczenia w sposób podobny do narracji biblijnych. Burza w swojej dzikości wydawała się niemal apokaliptyczna. Jednak pośród chaosu odkryto coś, co sugerowało, że nawet w najciemniejszych czasach zawsze jest światło nadziei. Wśród gruzów i ogłuszającego szumu wiatru i deszczu uważnemu obserwatorowi udało się nagrać tajemniczy i niewytłumaczalny film. Dźwięk uchwycony podczas burzy był imponująco niebiański, przypominający dźwięk trąby. W Biblii trąba jest często wymieniana jako znak ważnych i boskich wydarzeń, wywołujący w umysłach słuchaczy potężne obrazy. Żyjemy w trudnych czasach, gdzie wiele proroctw wydaje się spełniać, ale niewielu jest tego świadomych. Tym, którzy chcą lepiej zrozumieć te znaki, polecam sięgnąć po cyfrową księgę biblijną zawierającą proroctwa objawiające koniec czasów. Książkę można już pobrać, a link jest przypięty w pierwszym komentarzu. Pomoże rozwikłać tajemnice proroctw biblijnych, oferując nowe spojrzenie na bieżące wydarzenia. Dźwięk trąby usłyszany pośród burzy przewyższył ziemską rzeczywistość, wywołując zdziwienie i zakłopotanie wśród tych, którzy go słyszeli. Wydawało się, że jest to boskie echo pośród zniszczenia, pozostawiające niezatarty ślad w pamięci obecnych i rodzące głębokie pytania o naturę tych znaków. Wielu wierzy, że ten dźwięk może być boskim omenem, ostrzeżeniem przed przyszłymi wydarzeniami podobnymi do tych opisanych w Piśmie Świętym. Interpretacja tego tajemniczego dźwięku szybko stała się tematem intensywnych debat i spekulacji wśród mieszkańców Filipin. Dla niektórych dźwięk wykraczał poza proste zjawisko naturalne. Był postrzegany jako zwiastun zbliżającego się sądu na ziemi. Zostało to zinterpretowane jako wezwanie skierowane do ludzkości, aby zastanowiła się nad swoimi działaniami i niszczycielskim wpływem, jaki mogą mieć. Zjawiska tego nie da się łatwo wytłumaczyć, a jego obecność pozostawiła trwały ślad w pamięci tych, którzy byli jego świadkami. Przypomina o kruchości naszego istnienia i konieczności zwracania uwagi na znaki, które nas otaczają w świecie pełnym niepewności i przeciwności losu. Pozostaje najważniejsze pytanie, czy jesteśmy gotowi interpretować dane, które otrzymaliśmy i działać na ich podstawie. Wpływ wydarzeń, których doświadczamy we współczesnym świecie, jest niezaprzeczalny, a perspektywa ta znajduje odzwierciedlenie w słowach Biblii, zwłaszcza w fragmentach Apokalipsy, które opisują katastrofalne wydarzenia poprzedzone dźwiękami z nieba. W 8. wersecie 7 Księgi Objawienia napisano, że pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią, które spadły na ziemię. Wielu osobom ten opis wydawał się niesamowicie podobny do chaosu i zniszczeń, jakie przyniósł huragan w 2023 roku na Filipinach. Biblijny pogląd na katastrofy jako na znaki boskie skłonił wielu do przekonania, że dźwięk słyszany podczas burzy może być trąbą z nieba i ostrzeżeniem dla ludzkości. Dyskusja na temat znaczenia tego dźwięku nie ograniczała się do osób religijnych. Naukowcy również badali to zjawisko, próbując znaleźć racjonalne i naturalne wyjaśnienie. Pomimo niezliczonych teorii, od rzadkich zjawisk atmosferycznych po wyjaśnienia akustyczne, żadna nie była w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi. Brak konkretnego wyjaśnienia tylko pogłębił mistycyzm i poczucie, że w grę wchodzi coś głębokiego i znaczącego. Co więcej, historia biblijna pełna jest przykładów niebiańskich dźwięków i trąb obwieszczających ważne wydarzenia. Na przykład w rozdziale 6 wersetu 20 Jozuego przy dźwięku trąb runęły mury Jerycha. Ta historia sprawiła, że wiele osób zastanawiało się, czy dźwięk słyszany na Filipinach jest zwiastunem kolosalnych zmian, boskim ostrzeżeniem o potrzebie zmian i pokuty. Debata na temat znaczenia tego tajemniczego dźwięku wyszła poza granice Filipin, przyciągając uwagę wspólnot religijnych i duchowych na całym świecie. Analiza tego wydarzenia była tematem kazań, konferencji i dyskusji w internecie, a wielu przywódców religijnych wzywało do głębokiej i zbiorowej refleksji nad stanem moralnym i duchowym ludzkości. Ci, którzy wierzą w boską naturę dźwięku, widzą w nim wezwanie do działania, zaproszenie dla ludzkości, aby skorygowała swój kurs, zanim będzie za późno. Często cytowane są takie fragmenty jak Mateusz, rozdział 24, werset 31, gdzie jest mowa, że aniołowie przy dźwiękach trąby zgromadzą wybranych, są często cytowane, aby wzmocnić pogląd, że ten dźwięk może być boskim dźwiękiem, znak przypominający o nieuchronności czasów sądu i konieczności pokuty. Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa, brzmi: czy naprawdę słuchamy i rozumiemy sygnały, które do nas docierają? W świecie pełnym hałasu i rozproszeń boskie przesłanie można łatwo zignorować. Czy jesteśmy gotowi słuchać tych sygnałów i odpowiednio na nie reagować? Tajemniczy dźwięk słyszany podczas huraganu w dalszym ciągu prowokuje do refleksji i rozbrzmiewa na całym świecie, wzywając do głębokiej introspekcji. Przypomina nam o kruchości naszego istnienia i konieczności zwracania uwagi na znaki, które nas otaczają w świecie pełnym niepewności i przeciwności losu. Myślenie o naszych działaniach i ich konsekwencjach jest niezbędne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tajemniczymi i niewytłumaczalnymi wydarzeniami. Niedawno na niebie nagle pojawił się niesamowity obiekt, lecący z prędkością i zręcznością, która wymyka się wszelkiemu logicznemu i naukowemu wyjaśnieniu. Obiekt ten, w przeciwieństwie do czegokolwiek, co kiedykolwiek widzieli ludzie, przeczy prawom fizyki swoimi niezwykłymi i imponującymi ruchami. Obecność tego zjawiska na niebie rodzi głębokie pytania o jego pochodzenie i siłę, która sprawia, że porusza się tak szybko i sprawnie. Pytania te, zamiast dać jasne i zwięzłe odpowiedzi, pogłębiają tajemnicę otaczającą to zjawisko. W Pismach Świętych często znajdujemy wzmianki o znakach i cudach na niebie jako zwiastunach ważnych wydarzeń. Na przykład w rozdziale 2, wersecie 30 Joela jest napisane: ukaże cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Ten opis skłania wielu do przypuszczeń, że ten tajemniczy przedmiot może być znakiem proroczym, boskim ostrzeżeniem na przyszłość. Fotografie tego zjawiska ukazują świetliste postacie tańczące wśród gwiazd, a boska symfonia zdaje się rezonować w głębi nocy. Sceny te przypominają fragmenty biblijne, takie jak rozdział 12, werset 1 Księgi Objawienia, gdzie opisany jest wielki znak widoczny na niebie. Niewiasta ubrana w słońce, mająca księżyc pod stopami i koronę z 12 gwiazd na głowie. Zatem pojawienie się tego niebieskiego obiektu jest nie tylko naukową tajemnicą, ale także wydarzeniem, które wielu interpretuje jako mające znaczenie duchowe. Biblia jest pełna przesłań na temat zjawisk niebieskich, które służą jako boskie znaki i ostrzeżenia. W rozdziale 21, wersecie 25 Jezus mówi o znakach na słońcu, księżycu i gwiazdach, które poprzedzą ważne wydarzenia. Ten tajemniczy obiekt na niebie skłania nas również do refleksji nad naszym ograniczonym rozumieniem wszechświata i jego działania. Izajasz, rozdział 55, werset 9 przypomina nam: jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż wasze drogi i moje myśli niż wasze myśli. Ten fragment wzywa nas do pokory w obliczu nieznanego i uznania, że istnieją moce i tajemnice, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Niebiańskie zjawisko rzuca wyzwanie nie tylko naszej nauce, ale także naszej duchowości, sprawiając, że zastanawiamy się, czy jesteśmy gotowi zrozumieć te znaki i odpowiedzieć na nie. W Ewangelii Mateusza, rozdział 24, werset 30 jest mowa: wtedy ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie i będą lamentować wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego obłoki niebieskie z mocą i wielką chwałą. Sugeruje to, że wydarzenia na niebie mogą mieć cel odkrywczy i przemieniający. Pozostaje najważniejsze pytanie: czy jesteśmy gotowi interpretować te sygnały i działać w oparciu o nie? W świecie pełnym hałasu i rozproszeń boskie przesłanie można łatwo zignorować. Czy jesteśmy gotowi słuchać tych sygnałów i odpowiednio na nie reagować? Tajemniczy obiekt na niebie nadal prowokuje do myślenia i rezonuje na całym świecie, wzywając nas do głębokiej introspekcji i lepszego zrozumienia naszego miejsca we wszechświecie. Interpretacja znaków i działanie na nich jest trudnym zadaniem, szczególnie gdy mamy do czynienia z tajemniczymi zjawiskami, które wymykają się naszemu zrozumieniu. Niedawnym przykładem jest tajemniczy obiekt, który tańcząc wśród gwiazd i przeciwstawiając się prawom fizyki, w dalszym ciągu zachęca do głębokiej refleksji na temat naszego miejsca we wszechświecie i natury boskich znaków, których możemy być świadkami. To intrygujące zjawisko spowodowało, że wiele osób kwestionowało jego pochodzenie i znaczenie, wywołując gorące debaty w kilku społecznościach. Ludzie zastanawiają się, czy jest to boski omen, znak z nieba, a może przejaw czegoś jeszcze nieznanego. Niepewność i zdziwienie rozprzestrzeniły się wśród ludności, która szuka odpowiedzi w obliczu tego niezwykłego wydarzenia, które podważa całą znaną wiedzę naukową. Natrafiamy na wiele historii opisujących mistyczne przeżycia i niewyjaśnione zjawiska wykraczające poza ludzkie zrozumienie. Na przykład w rozdziale 9, wersecie 10 Księgi Hioba jest napisane: dokonuje rzeczy wielkich i niezbadanych oraz cudów, których nie można policzyć. Zjawisko to przypomina nam, że wszechświat jest pełen tajemnic, których ludzki umysł nie jest jeszcze w stanie rozwikłać. Tak jak psalmy często wychwalają wielkość i władzę Boga nad stworzeniem, tak wydarzenie to wzywa nas do kontemplacji ogromu przestrzeni i uznania naszej pokory przed Bożym majestatem. Chociaż współczesne społeczeństwo stara się znaleźć logiczne i naukowe wyjaśnienia każdego zjawiska, wydarzenie to podważa to redukcjonistyczne podejście, przypominając nam, że między niebem a ziemią jest więcej, niż jesteśmy w stanie zrozumieć. Prorocy Starego Testamentu często byli świadkami zjawisk nadprzyrodzonych, wykraczających poza prawa natury, takich jak cuda dokonywane przez Mojżesza przed egipskim faraonem. Dlatego to zjawisko nie jest tylko odosobnionym wydarzeniem, ale okazją do refleksji nad naszą relacją z boskością i naszą rolą we wszechświecie. Tak jak historie biblijne uczą nas szukać mądrości i zrozumienia wykraczającego poza nasze własne możliwości, tak to wydarzenie zachęca nas do poszerzania horyzontów i kontemplacji tajemnic wszechświata z nowym poczuciem zachwytu i podziwu. Kontynuując naszą drogę odkryć i badań, możemy znaleźć pocieszenie i inspirację w słowach psalmów. Wielki jest nasz Pan i wielkiej mocy, Jego zrozumienie jest nieskończone. Psalm 147, werset 5. Niech to zjawisko doprowadzi nas do lepszego zrozumienia wielkości i złożoności wszechświata oraz zainspiruje nas do dalszego poszukiwania odpowiedzi z pokorą i zachwytem. Wszechświat inspiruje nas do poszukiwania głębszego zrozumienia roli boskości w naszym świecie i manifestacji znaków, które według wielu wskazują na koniec czasów. Pojawienie się niewytłumaczalnych zjawisk budzi ogromne zainteresowanie i ciekawość, zwłaszcza ze względu na możliwy związek ze starożytnymi przepowiedniami. Zainteresowanie to jest widoczne we wszystkich częściach świata, gdzie we współczesnym społeczeństwie zauważalne jest poczucie ucisku i strachu w obliczu tych wydarzeń. Pismo Święte często mówi o znakach poprzedzających znaczące wydarzenia i zmiany. Na przykład w Ewangelii Mateusza, rozdział 24, werset 3, uczniowie pytają Jezusa o znaki Jego przyjścia i końca czasów. To pragnienie zrozumienia znaków czasu jest niezmienne w całej historii ludzkości i odzwierciedla poszukiwanie sensu i przewodnictwa w niepewności życia. Pojawienie się niewytłumaczalnych zjawisk często przywołuje na myśl obrazy cudów opisanych w Pismach Świętych. W rozdziale 2, wersecie 19, Piotr mówi o znakach na niebie i cudach na ziemi, o wydarzeniach nadprzyrodzonych, które będą towarzyszyć dniom ostatecznym. To połączenie niewytłumaczalnego i boskości budzi głęboki szacunek i poczucie zachwytu u wszystkich, którzy kontemplują takie wydarzenia. Poczucie ucisku i strachu w obliczu tych znaków jest zrozumiałe, ponieważ zakładają nieuniknione i nieznane zmiany, które mogą głęboko wpłynąć na ludzkość. Jednak Pismo Święte przypomina nam również, że pomimo przeciwności i prób musimy zachować wiarę i nadzieję pokładaną w Bogu. W Ewangelii Jana, rozdział 16, werset 33, Jezus mówi: na świecie ucisk mieć będziecie, ale bądźcie dobrej myśli. Ja zwyciężyłem świat. Dlatego też, będąc świadkami manifestacji tych znaków, musimy mocno trzymać się naszej wiary i szukać zrozumienia w oparciu o obietnice i nauki Pism Świętych, zamiast poddawać się strachowi i niepewności. Wiara odgrywa kluczową rolę w narracjach biblijnych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Na przykład trąby są używane jako potężne symbole o różnorodnych i kontekstowych znaczeniach. W Starym Testamencie wspomina się o nich we fragmentach opisujących ceremonie religijne i momenty kultu ludu Izraela. Przykład można znaleźć w 10 rozdziale Księgi Liczb, gdzie Bóg polecił Mojżeszowi wykonać srebrne trąby, na których kapłani trąbili, zwołując lud, ogłaszając święta i celebrując ważne wydarzenia. Te symbole i wydarzenia zachęcają nas do refleksji nad naszą relacją z boskością i naszą rolą we wszechświecie. Zachęcają nas do poszerzania horyzontów i kontemplacji tajemnic kosmosu z nowym poczuciem zachwytu i podziwu. Kontynuując naszą podróż odkrywczą i badawczą, możemy znaleźć pocieszenie i inspirację w słowach psalmów: wielki jest nasz Pan i potężna moc, Jego zrozumienie jest nieskończone. Psalm 147, werset 5. Niech te zjawiska doprowadzą nas do lepszego zrozumienia wielkości i złożoności wszechświata oraz zainspirują nas do dalszego poszukiwania odpowiedzi z pokorą i zachwytem. Ofiarne użycie trąb symbolizowało komunikację między Bogiem a Jego ludem, a także reprezentowało boski porządek i kierunek ich życia. Ważna historia dotycząca używania trąb ma miejsce podczas wojen opisanych w 6 rozdziale Księgi Jozuego. W tym fragmencie lud Izraela maszeruje wokół murów Jerycha przez 6 dni, podczas gdy 7 kapłanów dmie w trąby wykonane z rogów baranich. 7 dnia, po 7 okrążeniu, mury Jerycha rozpadają się, ukazując boską interwencję i Bożą moc w walce. Historie te ilustrują, jak trąby są wykorzystywane jako narzędzia komunikacji i znaki boskiej interwencji, reprezentując głos Boga, który prowadzi swój lud, wzywając go do działania i demonstrując swoją siłę w decydujących momentach. W księgach apokaliptycznych, takich jak Apokalipsa, o trąbach wspomina się jako o proroczych wizjach, które przepowiadają ważne wydarzenia zmieniające życie. Dlatego w całej Biblii trąby z mocą przypominają o obecności i mocy Boga w historii ludzkości. Zapraszają nas do słuchania głosu Boga, podążania za Jego przewodnictwem i zaufania Jego interwencji w nasze życie, szczególnie w czasach kryzysu. Trąby odgrywają decydującą rolę w objawianiu boskich planów. W księdze Ezechiela, w rozdziale 33, prorok porównany jest do stróża, któremu polecono zadąć w trąbę, aby ostrzec ludzi przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami i zachęcić ich do pokuty. Ta metafora trąby jako narzędzia ostrzegawczego jest często spotykana w proroczej literaturze Starego Testamentu. W Nowym Testamencie trąby nadal mają głębokie znaczenie, zwłaszcza w Księdze Objawienia. W dziele tym przypisywanym apostołowi Janowi 7 trąb opisanych jest jako część boskich sądów, poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa i ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. W pierwszych rozdziałach Apokalipsy dźwięk pierwszych 6 trąb zwiastuje katastrofalne nieszczęścia, takie jak grad i ogień zmieszany z krwią, ogromną płonącą górę wrzuconą do morza oraz upadek gwiazdy zwanej piołunem, która zatruwa słodką wodę. Księga Apokalipsy uznawana jest za jedno z najgłębszych i najbardziej tajemniczych dzieł Biblii. Jego prorocze znaczenie polega na ukazaniu tego, co musi się wydarzyć na końcu czasów, poprzez symbolikę i metafory. Apokalipsa ukazuje obraz sądu Bożego i końca świata. W tym apokaliptycznym kontekście szczególnie ważne i symboliczne stają się trąby, oznaczające sąd Boży oraz zapowiadające katastrofalne wydarzenia i upadek ludzkości. Każda z trąb wspomnianych w Księdze Apokalipsy niesie ze sobą konkretny sąd. Na przykład 2. trąba opisuje płonącą górę, która wpada do morza, zamieniając część wody w krew i powodując śmierć wielu stworzeń morskich. 3. trąba zanieczyszcza 1/3 źródeł słodkiej wody, czyniąc je gorzkimi i powodując śmierć wielu stworzeń, których życie od nich zależy. Wydarzenia opisane w Apokalipsie są przez wielu interpretowane jako znaki czasów ostatecznych i ostrzeżenia przed nieuniknionym nadejściem sądu Bożego. Tak jak prorocy Starego Testamentu zapowiadali katastrofy i ostrzegali ludzi przed grzechami, tak trąby Apokalipsy brzmią jako wezwanie do refleksji i pokuty przed Bożym panowaniem i sprawiedliwością. Przypominają nam o konieczności bycia świadomym otaczających nas znaków i poszukiwania głębszego zrozumienia roli boskości w naszym życiu.